Jest to dzień wyjątkowy, nie tylko dla Mlekowity, ale przede wszystkim dla konsumentów w kraju i za granicą, że wchodzi na rynek nowy ser, twardy, dojrzewający ser bialski z dziurami z nad Doliny Krzty. To też jest dobra wiadomość, że to jest ser inny, ser najwyższej jakości. No i dobra wiadomość dla hodowców i producentów mleka, że mogą zwiększać hodowlę, zwiększać produkcję, ponieważ powstały nowe zdolności przerobowe w Białej Podlaskiej. To jest 200 tysięcy litrów mleka. Możemy dodatkowo przerobić. Także tu jest duży potencjał. Myślę, że za tym będą decyzje, jeśli chodzi o wybitnych hodowców. Mają okazję po prostu tutaj również pomyśleć o zwiększeniu tej produkcji. Ta produkcja będzie się odbywała w nowej hali. Parę słów, panie prezesie, o tej nowej hali. No, nowa hala to jest nie tylko hala, ale i budynek, cała infrastruktura. Budowa trwała ponad 2 lata, koszt to jest 45 milionów złotych. No i to, że są lepsze warunki do produkcji sera, a więc przestrzeganie tego reżimu sanitarnego, reżimu weterynaryjnego, a więc jakość lepsza, a priorytetem Mlekowity, tak jak i w pozostałych produktach, jest jakość po prostu. Czy powstanie tej nowej hali też powoduje, że więcej osób z Białej Podlaskiej znajdzie zatrudnienie? Jeśli tak, to jaka to jest liczba? Może to zatrudnienie aż tak duże nie będzie z uwagi na to, że jest pełna mechanizacja i automatyzacja. Tym niemniej około 20 osób będzie więcej. Ale myślę, że te miejsca pracy powstaną właśnie w gospodarstwach u naszych farmerów. Mlekowita, to miejsce, w którym ta hala powstała. Kto przyczynił się do budowy tej hali? Kto ją zbudował? Firmy współpracujące? Także tu jest firmo, kilku było uczestników tego procesu. No, najważniejszy to jest firma Strabag po prostu, która zbudowała budynek i całą infrastrukturę. No i wykonawca technologii, tej dość skomplikowanej technologii, bo firma polska Marbo z Olsztyna. Ten ser towarem eksportowym może się stać, czy bardziej na rynek lokalny? My, ponieważ Polska jest, ma nadwyżkę, jeśli chodzi o produkcję wyrobów mlecznych, 35% jest eksportowanych. Mlekowita jest tutaj liderem, eksportujemy do 167 krajów świata i jestem przekonany, że również z tego zakładu będzie produkt sprzedawany za granicą. Ser bialski, czy to jest taka robocza nazwa, czy rzeczywiście w sklepach na półkach będziemy szukać sera bielskiego? Nie, tak, to jest nazwa zwyczajowa, bo nazwa systematyczna to są sery twarde typu dojrzewającego, typu Gouda. Natomiast to jest nazwa po prostu zwyczajowa, będzie po prostu odzwierciedlać regionalność, gdzie ten ser jest produkowany i skąd ten surowiec pochodzi. Dlatego nazwałem nazwę ser bialski. Zaczęliśmy produkcję już od nowego roku, także proces rozruchu trwał kilka miesięcy i cały czas dochodzimy do pełnych zdolności i aktualnie to jest około 15 ton serów na dobę. Myślę, że na początku przyszłego roku będzie produkowany 20 ton dziennie. Strabag bardziej znam z budowy dróg. Okazuje się, że wykonujecie również innego typu zlecenia. No tak, no to jest raczej marka rozpoznawana z budowy dróg z racji tego, że wszyscy jeździmy i dużo korzystamy z dróg. Natomiast budownictwo ogólne w Strabagu to jest już 1/3 udziału w sprzedaży rocznej, więc to jest znaczący udział. Mamy 70 budów w całej Polsce. Budujemy w zasadzie wszelkiego rodzaju obiekty w budownictwie ogólnym, również i hydrotechnikę. No i popełniliśmy ten obiekt, z czego jesteśmy ogromnie dumni, bo to już nie pierwszy z Mlekowitą. Robimy następne. I dla nas ogromny zaszczyt, że tutaj jesteśmy, a oprócz tego duma też, że również uczestniczymy w procesie sławienia marki, a także ekspansji w Polski poza granicę.
to była prosta budowa, czy jednak wymagała kilku narad? Proszę Państwa, tutaj ten obiekt jest, główną jego specyfiką są bardzo wysokie wymagania higieniczne, sanitarne. Tutaj w zasadzie w związku z produkcją spożywczą najistotniejsze było zapewnienie czystości i to myślę było największe wyzwanie, nie tylko w elementach budowlanych, ale również instalacyjnych. Myślę, że tutaj kolega powie więcej na temat samej specyfiki instalacji. Natomiast specyfika obiektu porównywalna z najwyższej wysokości klasy czystości pomieszczeń sanitarnych, laboratoryjnych, szpitalnych. Więc to był najtrudniejszy element tego całego procesu budowy. I w zasadzie to był najistotniejszy element takiego reżimu produkcyjnego, jeżeli chodzi o samą budowę. Na pewno podczas tej budowy i zajęcie znalazły również podwykonawcy firmy z Białej Podlaskiej okolic. Tak, zawsze działamy. No tutaj my jesteśmy firmą, która jest bardzo związana regionalnie z powiatami, z województwami. W budownictwie ogólnym mamy 14 grup w całej Polsce. Każda ma specyfikę właśnie działalności takiej regionalnej. Również tutaj wykonaliśmy to siłami wykonawczymi grupy Podlasie. I to jest jak najbardziej jakby marka znana, natomiast w pracownicy i cała myśl techniczna, inżynierowie są stąd. Jeśli chodzi o linie produkcyjne, warto tutaj podkreślić, że sama technologia była zaprojektowana równolegle z budynkiem. Były tutaj pewne ograniczenia, głównie jeśli chodzi o dostępność miejsca. W związku z tym budynek został tak zaprojektowany, aby linia technologiczna była do niego wpasowana i osiągnęła największą wydajność, jaką można było uzyskać. Tak? Czyli tutaj mamy bardzo wysoki stopień, oprócz parametrów jakościowych, o których wspomniał pan dyrektor. Dodatkowym elementem jest spełnienie naprawdę najbardziej wyszukanych współczynników efektywności. Tutaj chodzi zarówno o wykorzystanie miejsca, wykorzystanie zasobów energetycznych, czyli minimalizacja zasobów energetycznych, żeby osiągnąć efektywność linii. Czyli efektywność linii, maksymalna wydajność przy najmniejszym wykorzystaniu powierzchni, przy najmniejszym wykorzystaniu zasobów energetycznych w zakładzie, które i tak ze względu na zwiększenie wydajności, prawie trzykrotne zwiększenie wydajności w stosunku do tego, co było przed inwestycją, zwiększenie zużycia czynników energetycznych jest tylko dwukrotne. I od początku takie zadanie było przez zakład i przez zarząd Mlekowity stawiane. Maksymalna efektywność przy najmniejszym wykorzystaniu właśnie zasobów. Jedna z najnowocześniejszych linii produkcyjnych w Polsce? Pewnie tak, bo akurat w tej branży zachodzą bardzo szybkie i duże zmiany, więc każda inwestycja jest dużo lepsza niż ta poprzednia. Jeśli będą robione kolejne inwestycje, nawet za 2 do 5 lat, będzie to jeszcze nowocześniejsze niż to, co mamy tutaj. Po prostu takie są wymagania. Technika idzie do przodu i wymagania rynku są takie wynikające z coraz większych wymagań jakościowych i efektywności, że jesteśmy zmuszeni, tak, i sami z chęcią to robimy, rzeczy coraz lepsze. No to na koniec, pijmy mleko, będziemy zdrowsi. Tak, o tak. Zdecydowanie. To jest bardzo szeroki temat, ale rozumiem, że nie mamy czasu, ale możemy go rozwinąć, jeśli trzeba. Tak. Prowadzenie mleczarni i w ogóle branża mleczarska przeżywa swoje upadki i wzloty. Nigdy nie jest za wesoło. Jak wygląda ten obszar działalności w tym momencie? No też nie jest tak wesoło, bo wiadomo, że mamy koszty wysokie, mamy problemy z paszami, bo po prostu rok był taki ciężki, że i susza była, i teraz ostatnio te deszcze. Ale cieszymy się, że ta inwestycja powstała tutaj w Białej Podlaskiej, dzięki panu prezesowi. No i to jest szansa po prostu rozwoju dla naszych rolników, dla naszych, nie tylko dla nas, ale i na przyszłe pokolenia, bo wiadomo, że nowy zakład spełnia wszystkie normy sanitarne, weterynaryjne, także możemy czuć się pewnie teraz, że możemy produkować pewnie mleko i zwiększać produkcję. Ilu tych rolników, producentów w tym momencie ma współpracę z Bialską Mleczarnią, z Mlekowitą? No około 150 rolników tutaj dostarcza mleko do Bialskiej Mleczarni. Są
To dużo wielkoprodukcyjni rolnicy, prawda? Większość jest wieloprodukcyjna taka, tak. Dostarczają po kilka tysięcy litrów mleka? Kilkanaście, kilka tysięcy, tak. Czego życzyć? Życzyć no, zdrowia panu prezesowi no, i wszystkiego dobrego całej załodze, żeby ta firma, żeby te maszyny tutaj wszystko działało bezawaryjnie i żeby te produkty najważniejsze, żeby zdobywały rynki, nie tylko nasze tutaj lokalne, ale światowe rynki, no, żeby zdobyły. Jak każdego przedsiębiorcy, a przyznajmy, że jest to jeden z większych zakładów, bardzo solidny, od wielu lat z bogatą historią prowadzenia swojej działalności w Białej Podlaskiej, na bardzo ważnym rynku w sektorze produkcji spożywczej, gdzie wszyscy wiemy, że Biała Podlaska jest otoczona terenem rolnym, a więc ten substrat potrzebny do produkcji jest pozyskiwany przede wszystkim z naszych okolic. I jest to pracodawca i podatnik, a to jest zawsze trudna do przecenienia wartość, jeżeli chodzi o naszą samorządową ocenę przedsiębiorcy jako partnera. Miasto Biała Podlaska pomaga w tego typu inwestycjach? Jak najbardziej staraliśmy się być, jak zawsze, dobrym partnerem w takim śmiałym przedsięwzięciu przedsiębiorcy. I muszę z satysfakcją powiedzieć, że nasz miejski samorząd wykonał tutaj bardzo efektywnie swoją pracę, dlatego że w grudniu 2019 roku spółdzielnia mleczarska Mlekowita wystąpiła do mnie z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą drugi etap Doliny Krzny-Klukówka. I już w listopadzie kolejnego roku, a więc przed upływem roku, Rada Miasta uchwaliła zmieniony plan. Tym zmienionym planem przesunęliśmy linię zabudowy, dostosowując je do oczekiwań inwestora. Podnieśliśmy wysokość maksymalnej zabudowy tego terenu do 12 metrów i przede wszystkim zmieniliśmy jego przeznaczenie na magazynowo-produkcyjne i komercyjne, co było tym podstawowym narzędziem umożliwiającym spółdzielni przeprowadzenie tej inwestycji. Tu pojawia się odpowiedź na pytanie, jak bardzo ważne są zmiany w tych planach miejscowych, ponieważ one albo blokują, albo ułatwiają rozwój przedsiębiorczości. Tak, taka jest konstrukcja ogólnopolskich przepisów. Ich moderatorem w tym zakresie jest samorząd miasta. Staramy się zawsze błyskawicznie reagować na pojawiające się w tym zakresie potrzeby. Przypomnę, że 2 lata temu przyjęliśmy nowe studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, które jest tą bazą wyjściową dla uchwalanych planów. W tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji 16 procedur zmiany planów zagospodarowania przestrzennego. To jest rekordowa ilość w historii naszego miasta, ale to pokazuje zaangażowanie naszego białskiego samorządu, jeśli chodzi o wyjście naprzeciw tym pilnym, palącym potrzebom mieszkańców. Nie tylko inwestorom, przedsiębiorcom, którzy oczekują tworzenia warunków umożliwiających rozwój działalności gospodarczej, ale także prywatnym mieszkańcom miasta oraz deweloperom, którzy czekają na nadanie funkcji mieszkalnej kolejnym obszarom miasta. Jak z tym serem żółtym jest? Najlepszy jest ten bialski z Doliny Krzy? Przyznam, że tego z nowej linii produkcyjnej nie miałem jeszcze przyjemności spróbować, ale znam produkty Mlekowity, czuję ten obowiązek lokalnego patriotyzmu i jestem regularnym konsumentem, nabywcą dóbr spółdzielni mleczarskiej. Tutaj wymieniam okejki z panem prezesem, który odpowiada za tę jakość i już czekam na skosztowanie tego nowego produktu. Bardzo jestem wdzięczny panu prezesowi, że także w nazwie nowego sera docenił tę naszą białską tradycję. Pragnę w imieniu marszałka województwa lubelskiego, pana Jarosława Stawiarskiego, jak i całego zarządu własnym, pogratulować panu prezesowi Sapińskiemu, całemu zarządowi, ale wszystkim pracownikom i członkom tak wspaniałej inwestycji. 45 milionów złotych zainwestowanych w województwie lubelskim i to przez Polską, a naszą rodzimą firmę, to wielki sukces. Zarząd województwa w miarę swoich możliwości będzie sprzyjał rozwojowi firmy, która no, rozsławia nasze województwo, całą Polskę za granicą. Jest niewątpliwie jednym z najważniejszych ambasadorów naszego województwa, ale także i całej Polski. Gratulacje, proszę dalej rozwijać się. Mamy wspaniałe tereny, z których można, zielone tereny,
które mogą służyć rozwojowi firmy tak wspaniałej, jaką jest Mlekowita.